Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc y, będziemy mówić o Windowsie. Tak, bo taka tradycja na tym linuxowym kanale, że w poniedziałki napominam o Windowsie. Ostatnio zrobiłem to w środę, no ale wybaczcie, dzisiaj naprawiam ten błąd i damy radę, a będzie grubo, bo zaczynamy od czegoś, co stosowano już w latach 90. na komputerach, mianowicie o, na temat, powiedzmy, trojanów, Wirusów i tak dalej Z tym, że tym razem W 2024 roku Zostało to zrobione I będzie używane publicznie I legalnie I ludzie będą prawdopodobnie tego chcieli O co chodzi? Microsoft Copilot Plus Plus tak zwany Recall Czyli wspomnienia Zapraszam na film <gry> Ok, zacznijmy od tego, że wszystko zaczyna się od Copilota Który Copilot to jest pomocnik AI, który znajduje się teoretycznie w Windows 11, ma pomóc Wam w Waszej pracy, w wykonywaniu zadań, przypomnieniach i tak dalej, tak To już teoretycznie chyba od marca tego roku działa również w języku polskim. Nie wiem, ja nie sprawdzam, nie używam tego systemu, więc kto używa, to pewnie wie, może napisać komentarze, jeżeli ma taką ochotę, czy to działa, czy nie. Ale tutaj nie chodzi w tym filmie o Microsoft Copilota. Chodzi o dodatkową rzecz. Przede wszystkim chodzi tutaj o to. Że w Windows 11, w tej wersji 2H, 4, ja nie wiem, nie kojarzę w ogóle. Miał być Windows 12 w tym roku, ale nie wyjdzie, bo będzie jeszcze jeden update duży do 11. I teoretycznie chodzi tu o tak zwaną funkcję odwołaj, recall, wspomnienia, czy jakkolwiek to kurczę nazwać. tak? Standardowo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, o czym mówi wiele, wiele portali, już krzyczy w ogóle o braku. Prywatności i tak dalej. Nie po, rzadko się mówi o tym, że Recall głównie będzie stosowany w nowych sprzętach Microsoftu, które będą opierać się na tak zwanym. Snapdragonie X. O Snapdragonie X mówiłem w newsach około tydzień, dwa tygodnie temu, mniej więcej. Zobaczcie sobie, o tym wspominałem już, i że Qualcomm również zaczyna wspomaganie Linuxa. Jak najbardziej obsługa Snapdragona w Linuxie będzie. Są w tej chwili już Gittery zrobiony. to cała rozbudowa tego już po prostu trwa, tak. Ale skupiając się na tym sprzęcie Microsoftu, tutaj będzie zastosowany tak zwany Copilot plus PC. I w tym będzie dodatkowo funkcja Recall, o której jest od tygodnia cholernie głośno i jest jednym słowem masakra, ale powolutku. Copilot Plus to będą specjalne laptopy oparte właśnie na Snapdragonie X, wyposażone tak zwany koprocesor, procesor osobny do NPU, czyli Neural Processing Unit. Jest to jednostka, która jest odpowiedzialna wyłącznie za wspomaganie ogarnięcia, wspomaganie przetwarzania rzeczy z AI związanych, tylko i wyłącznie od tego. Słuchajcie, Snapdragon X będzie oferował taki sprzęt i będzie miał wydajność, jak to mówią, 40 do 45 TOPSów. Co to jest TOPS? To jest trylion operacji na sekundę. Trylion operacji związanych tylko i wyłącznie ze sztuczną inteligencją. Spokojna jest po prostu potęga. W tej chwili, jak to mówią, jeżeli dobrze pamiętam, przepraszam, mogę się pomylić w tej chwili. Intel i jego procesory ultra ogarniają ile? I 10 topsów, czy chyba oś 5 do 10 topsów, a AMD-ki te nowe teoretycznie do 12 topsów. Więc ten proces, który wyjdzie z Snapdragona, to jest oczywiście ARM, on będzie jakieś cztery razy szybszy, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy. To już w ogóle potęga całkowita. Ten sprzęt ma się teoretycznie zaczynać tam od 1000 dolarów, czyli jakieś 5 koła, coś takiego, plus, minus, bla, bla, bla. I ten sprzęt będzie, jest wymagany. Aby funkcja Recall działała. To jest funkcja, o której wszyscy brzeszczą, krzyczą, płaczą i w ogóle robią masakrę od tygodnia, mniej więcej. Częściowo mają rację. Wiecie, jak ta funkcja się zachowuje? Tutaj jest sprawa taka, że ona będzie nam pomagała, jak to ładnie, ponowne śledzenie kroku za pomocą funkcji Odwołaj. Po prostu co 5 sekund. Ta, ta funkcja będzie Wam robić screenshota z ekranu. Tak jak ja sobie siedzę teraz, buch, jest zrobiony screenshot. Ja przechodzę sobie na cokolwiek innego, tak? Buch robi się screenshot. Jeżeli ja sobie tak okno, na przykład tutaj, postaram się przesunąć, tak, to już mi zrobi screenshot, a w tej chwili, bo zmieniła się zawartość ekranu. Tak ma dokładnie to działa. Microsoft zapowiedział również, można sobie to poczytać dokładnie tutaj na ich stronie internetowej. Oczywiście, podniosło się wielkie larum i bardzo dobrze. Na temat prywatności, że rekol to jest szpieg, że te artykuły w polskiej prasie ich było chyba niezbyt dużo, z tego co pamiętam. Kilka się pojawiło. Na YouTubie to w ogóle nikt o tym nie mówi, co mnie rozwaliło autentycznie, bo jest kilka albo kilkanaście dużych, wielkich technologicznych kanałów, tak się przynajmniej nazywają. Jest chyba nawet jeden czy dwa kanały, gdzie są newsy, tak, tak nowości, powiem to w ten sposób. I na żadnym kanale ani słowa o tym nie powiedzieli. No tak, bo tego się nie sprzeda tak łatwo, nie? Przepraszam, musiałem, ale naprawdę ja nie rozumiem tego. Jeżeli mówię o sorry, będzie mały off-top. Jeżeli ja, ja ma, mówię o sprzęcie komputerach PC, reklamuję nowe intele, bo je dostaję, grafiki i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego ja nigdy nie mówię, załóżmy, o sprzęcie, na którym on będzie chodził? Jasne, wydajność w gierkach, sranie w banie, ale o tym, co się dzieje pod spodem, już się nie mówi w ogóle. Jest całkowita cisza i tak dalej. Dlaczego? Dlatego ja de facto na swoim mikrokanale Linuxowym o tym mówię, tak? Do dużej ilości, ilości ludzi, tak nie dojdę, niestety, a szkoda. No nic, dobra, wracając do tematu. W każdym razie większość portali, polskie czy niepolskie. polskie słuchajcie, tutaj był temat nawet na BBC ruszyło temat. Zaraz to znajdę. Sky News, proszę bardzo. Jest tutaj informacja o tym, że brytyjskie władze. Chodzi o BBC, popatrzcie się że tutaj powstała specjalna komisja, która ma zbadać funkcję tego czegoś, tak? Tego tej nowego feature'a w Windowsie 11. Na czym to w ogóle, ta funkcja, na czym, na czym to już powiedziałem, więc ja będzie wam robić screeny. Teraz sprawa jest taka, że mm, ona standardowo nie będzie stosować żadnych, ale to żadnych filtrów czy zaciemniania informacji. Czyli, jeżeli y, przychodzicie sobie na stronę swoją bankową w przedundarce, BUH, macie screen zrobiony. Jeżeli pisacie, piszecie poufny, poufną, y, poufny list, treść albo maila, albo cokolwiek innego, y, BUH, zostanie to zrobione screen z tego. Y, teoretycznie, to jest standardowo, tak? Wiadomo, jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz. Standardowo będzie to włączone jak najbardziej, będzie robić te mingawki. Oczywiście jest możliwość tego wyłączenia, ale wiecie, jak robi Microsoft, jak robi 90% użytkowników Windowsa, tak, dokładnie to powiem. Next, 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 next! Mało kto czyta, mało kto zmienia ustawienia, osoby bardziej takie można powiedzieć. Z większą świadomością jasne się chwilę zastanowią, ale większość, przepraszam, to są klikacze Next. Po prostu dlatego, dlatego, Microsoft na to liczy, dlatego wiecie, jak wygląda instalacja Windowsa. Klikanie Next to jest kupa reklam, kupa wysyłania dasz, danych do firmy i tak dalej. Chyba, że to sobie zmienicie. Ok, i to samo będzie zrobione tutaj, w rekalu jest zrobione. Owszem, trzeba powiedzieć, że ma, ma być to fantastycznie zabezpieczone. Dzięki procesorowi, między innymi ja mówiłem o tym na kanale dwa lata temu, poszukajcie sobie, Nuxa Pluton. Powiedziałem o procesorze, który się pojawia, Microsoft Pluton, który będzie przeznaczony wyłącznie do kryptografii, zabezpieczenia i tak dalej. I taki procesor będzie wykorzystany, już jest wykorzystany, bo te laptopy już są, istnieją, one tylko trafią do sprzedaży w czerwcu tego roku, tak. One będą wyposażone właśnie w ten NPU, czyli wspomaganie AI, plus pluton do zabezpieczenia tego teoretycznie wszystkiego. Wracając do tematu, jasne, że będzie tutaj ustawienia, prywatność, bezpieczeństwo, przyłowanie i migawki i będzie można sobie parę rzeczy zmienić. Teraz uwaga, bo jedni mówią, że jest możliwość wyłączenia tej funkcji. Ale ja gdzieś czytałem na oficjalnym blogu Microsoftu, że wyłączyć się tego nie da. Po prostu nie. Możecie albo ograniczyć, z których aplikacji będzie to, będzie to jak to oni to mówią, filtrowane, ładnie się to nazywa filtracja, tak. Ewentualnie będzie jakiś ograniczony. Czas tego chyba, czy, znaczy czas w sensie, czas między zrzutami o coś takiego. I powiedziano jeszcze jedną rzecz, że jeżeli będzie to mniej, mniej na dysku niż 25 GB wolnego miejsca, to ta funkcja działać nie będzie. Czyli mamy jedną rzecz. Musicie trzymać y, dysk zapchany tak, żeby było tylko mniej niż 25 GB. wolnego. Jezus Christ. No ja ja sobie trochę robię, ale to jest chore, tak? Y, teoretycznie jest powiedziane że będzie możliwość o macie tutaj filtrowanie określonych witryn ten będzie działać tylko w obsługiwanych przeglądarkach Microsoft Edge Firefox Opera i Google Chrome zawsze masz możliwość odfiltrowania całej aktywności związanej z tylko specjalny filtr, czyli standardowo będzie wszystko zrzucać pieprzyć, to co samo chodzi o programy, tak? Kolejna rzecz, aby dodać obsługę filtrowania w witryn Programiści muszą zaimplementować interfejsy API działania recall. To znaczy, że co? Jeżeli witryna tego nie obsługuje, to filtr nie zadziała, No to to już jest wow. Ja tu nie robię paniki. Nie, ja po prostu czytam. Yy, Tergęs. Yy, funkcja recall nie zapisuje żadnych treści swojej prywatnej aktywności związanej z przeglądaniem. Yy, bla, bla, bla. No trzy rzeczy, tak? No okej, okay, spoko lub innych opartych na Chromium, czyli tyle dobrze. Ale teraz pytanie, ilu z was będzie korzystało z trybu prywatności, w którym nie działają żadne uzupełniacze haseł praktycznie, nie macie historii i będziecie tam wpisywać swoje dane do konta bankowego? No ja bardzo o to wątpię, bo głównie ludzie jedzą normalnie z tego, tak? Kwestia przyzwyczajeń. Teoretycznie, tak jak powiedziałem, mają być to jeszcze zabezpieczenia, że drm -y nie będą robione, o, szkoda, można by fajnie popierać, nie? Ja by co 5 sekund robiło screen z Netflixa albo ustawić na sekundę, to nawet mi się chyba dało, nie oglądać. <laughs> ale sorry, DRMy będą wyłączone. No ale idąc dalej. Słuchajcie, wiecie, to jest najlepsze, że screenshoty to jest jedno, to jest nic. Wiecie, czym jest OCR? Technologia OCR to jest technologia, która wszczytuje tekst z obrazu, ale to jeszcze jest nic, bo tutaj będzie zastosowana sztuczna inteligencja, która czyta wam wszystko z tego obrazu, każdy tekst, każdy opis. Ona sobie również będzie mogła jakoś tam przerobić, żebyście wy mieli łatwiejszy dostęp do tego. Wiecie jak to się nazywało w latach 90., keylogger, trojan. Dokładnie taka była tego zasada. I było to znane, proszę bardzo, możecie sobie poczytać, że od lat 90 było znane takie oprogramowanie, które instalowało się na danego delikwenta i robiło screeny albo brało wszystko z klawiatury. W tej chwili Microsoft normalnie, wprost, po prostu wprowadził Keylogger i Trojana do systemu. Jasne, że teoretycznie, jasne teoretycznie te dane nie będą przesuwane do Microsoftu, tak? Do żadnych partnerów reklamowych, do nikogo nie będzie. A Reddit też tak mówił, prawda? Tylko zmienili politykę niedawno, i chyba od tygodnia albo dwóch, wszystkie posty z Reddita zostały sprzedane firmom, jakimś tam reklamowym czy ogólnie AI nawet, AI chyba, tak? Współpraca z AI i wszystko co napisaliście na Reddicie trafiło właśnie do sztucznej inteligencji, bo dostali niezłą kasę za to, tak? Wiadomo, że Microsoft teraz mówi, że nie, 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 w życiu nie będzie nic opartego, nie będzie żadnych tutaj czytania właśnie maili czy czegoś, żeby tam do, dla naszych, znaczy dla naszych w sensie Microsoftowych Reklamodawców to nie będzie. Nie, nie. Oczywiście, że nie będzie, no w życiu. Ja wiem, że teraz mi się może dostać, i tak dalej, ale wiadomo, jak to wygląda, nie? AI się opiera o wszystkim. Jest tyle afer związanych z AI, AI, AI z prawami autorskimi, że to jest podrabianie ludzkich głosów. Z jedną aktorką był temat chyba w zeszłym miesiącu, albo nawet w tym, nie, gdzie AI zaczęło śpiewać jej głosem i laska powiedziała dość i poszła z tym do sądu. tak? Jest sprawa w sądzie o to, o patenty, o, znaczy o ten, o prawa autorskie ogólnie, tak? wykorzystywanie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, słuchajcie, taka funkcja będzie wprowadzona. Ja wiem, że wiele portali mówi o tym, że jest szpiegowanie, że jest dramat, że, że ten. Co do tego całego szpiegowania, no to ten artykuł, tutaj Spider z a oni mają różne te artykuły naprawdę. Gość tutaj twierdzi, no fakty i mity, to nie złodziej prywatności. No nie, no nie, bo w ogóle nie robią mi screenów i wszystko u mnie na dysku zostaje. Oczywiście, jak zawsze. No ale dobra, już pomijając tego człowieka, tutaj ich artykuły i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz, o której należy powiedzieć jest to, że... Copilot Plus i ten Recall czy coś tam, on normalnie nie będzie działał w Windowsie 11 po tej aktualizacji najnowszej na jesieni chyba, tak? Ja wiem, że tego ludzie się mega boją i w ogóle wszyscy przychodzą na Linuxa, bo, bo ten... Gadanie głupot. Słuchajcie, nie o to chodzi w tym Recallu. Funkcja jest jaka jest. Ona będzie wprowadzona. Ona normalnie będzie działać wyłącznie na tego typu sprzęcie z NPU. Normalnie się tego włączyć nie da. Acz... Tutaj był jeszcze jeden portal, IT Harber dokładnie. Dzisiaj artykuł z dzisiaj chyba, 27 maja, to dzisiaj, tak? Gdzie gość napisał tutaj, przepraszam, redaktor Krystian ławniczek, tak? Że jeden z deweloperów napisał jakiś program albo obejście, deweloper Alba Core pokazał, że udało mu się uruchomić Recall. Na zwykłym sprzęcie jest ARM64, czyli nie jest wymagana funkcja NPU do tego. Więc, Rekola teoretycznie się da uruchomić poza tą specyfikacją Snapdragona X, jest taka opcja. Czy ktoś będzie chciał to zrobić? No, na pewno wiele osób tak, dla samego faktu spróbowania zobaczenia, jak to sobie działa. Tak? No spoko. I teraz kwestia, bo chcę już powoli kończyć, bo i tak długi jest ten materiał, mamy trochę krótszy. Słuchajcie, o tych wszystkich. Rzeczach, tak? O tym kradzeniu tożsamości, możecie sobie spokojnie tutaj poczytać. z tych artykułów od jasnej cholery w prasie, nie? Natomiast, tak, czy w pewien sposób taka decyzja, to co Microsoft powiedział, to co Microsoft zrobił, wpłynie na Linuxa? Tak, ja myślę, że na pewno tak. Sporo osób się rzuci, znaczy, jak przeczyta w pierwszej kolejności, szpiegowanie. No bo takie artykuły głównie w pracie są, tak? Że szpiegowanie, że będzie to zrobienie zrzutów w ekranu, że moje hasła, że moje zabawy z kobietą na przykład się, będą też zrobione skryny i tak dalej, to już pomijając tą całą prywatność, bo w Windowsie prywatność praktycznie nie istnieje, tak? To na Linuxa lecimy i tak dalej, i tak dalej. Spoko, ciekawe, większość z nich, tych ludzi, którzy tak mówią, że twardo pójdzie na Linuxa, od tego Linuxa się odbije, bo to nie jest darmowy Windows, nigdy nim nie będzie. I to nie jest taki hopsiur, że ja kasuję jedena, jed, dziesiątkę, jedenastkę, wrzucam Linuxa i jest zajebiście, no nie. Odbiją się od tego. Ja to gwarantuję, ja o tym bardzo dobrze wiem. Więc tutaj nie ma co mówić, że ReCol równa się rok Linuxa. No nie, no trzeba być trochę niezbyt poważnym, żeby ten sposób mówić albo trolem zwykłym, nie. W każdym razie ta funkcja normalnie działać na zwykłym waszym kąpie nie będzie, bo wasz kąp nie ma wspomagania NPU teoretycznie, tak jak powiedziałem przed chwilą. Więc nie ma strachu, że już koniec, kaplica i w ogóle. To, że AI będzie zintegrowany, czy już jest z waszym systemem. Oczywiście, że tak. Czy te dane, te dane będą wykorzystywane? Tak, bo w przypadku ja mówię o kopilocie, kopilot jest zrobiony w ten sposób, że działa to na serwerach Microsoftu, nie u was na kompie. Te wszystkie dane lądują na Microsofcie, natomiast sam recall, żeby nie było. Recall ma działać offline całkowicie. Czy nawet nie jesteście podłączeni do chmury, to to będzie działać, bo u Was to NPU na tym Snapdragonie X czy innych procesorach, które się pewnie pojawią, będzie sobie robić to offline, tak? Pewnie się pojawią jakieś obejścia, skrypty do możliwości wyłączenia tego, ale faktu to nie zmienia. Microsoft sobie zrobił moim zdaniem straszną antyreklamę tym, większość dużych pism, ja nie mówię o portalach typu ten, tamten i tak dalej, nie będę wymieniał, bo chyba wiadomo o jakie chodzi, ale tak duże rzeczy, telewizje jak BBC, jak Sky News, czy ogólnie w telewizji gdziekolwiek mówią o tym, o tym zrzucaniu i tak dalej, i tak dalej. Że no, zrobili sobie antyreklamę to zaje bardzo dużą, naprawdę, moim zdaniem. Wiadomo, że firmy to kupią, tak? Firmy kupią tego Copilot Plus Age pomijając kwestię pieniężną, tylko że w duży sposób może to w jakiś sposób pomóc im kontrolować raz, że to, co robią pracownicy, bo to jest oczywiste, tak? Że pani Krysia sobie coś tam robi na boku, no to administrator się zaloguje na kompa i Bóg będzie widział, tak? Bo pani Krysia tego nie wyłączy. Za to odpowiada dział IT. I teraz kolejna rzecz, jeżeli chodzi, sorry za to smokanie, tak? bo też mnie zwrócił uwagę. Sorry, no tak jest. Moja klawiatura już pra praktycznie nie istnieje z powodu choroby, więc sorry. Y y słuchajcie, teraz kwestia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tych danych. W y firmie, do tego będzie miał dostęp administrator, bo musi mieć, tak, on będzie miał dostęp do przeglądu tych rzeczy, do wszystkiego. Czy to będzie w porządku? Jeżeli chodzi o be bezpieczeństwo w firmach. Y Cały dział, znaczy cały, być może będzie specjalizowany człowiek do tego, który będzie miał dostęp do, do takich rzeczy, nie? Ale jest powiedziane, no dział IT będzie miał do tego dostęp, więc już jest jakaś ścieżka w wycieku tych wszystkich danych firmowych, nie? No w domu człowiek zwykle za to użytkownik odpowiada, więc jest mniejsze. Co innego, jak ci jakiś ktoś tam wrypie na waszego kompa, zainstaluje trojana wirusa cokolwiek i wam te dane zapieprze. Czy z, danami, z danymi z kont bankowych, czy prywatne poufne korespondencje, i tak Bo jasne, wiadomo, że to się dzieje. Nie ma zabezpieczenia, którego się nie da złamać. Nie ma. Takie zabezpieczenie nie istnieje po prostu. Na wszystko potrzeba czasy i wie, czasu i wiedzy. Nie? A poza tym, jest kolejna rzecz, tego nie musi człowiek rozpracowywać. Zabezpieczenie sztucznej agencji, co będzie, inteligencji będzie rozpracowywać sztuczna inteligencja. Co za problem, wykorzystać to do odwrotnego celu, prawda? Czy jakieś tam plutony i tak dalej, i tak dalej. Z końcu znajdą obejście po prostu do tego, nie? Ale podstawową jest rzeczą taką, napiszcie mi to w komentarzu. Jak rzadko mówię o takich rzeczach, czy się dziejibyście na systemie, który zwiedzą taką, że co 5 sekund na tym co robicie, to już jest zero prywatności. Zero, po prostu zero, tak? Już pomijając tą AI, która przeczyta te dane, zobaczy wasze filmiki, wasze inne rzeczy i będziesz sobie mógł do tego wszystkiego wrócić w sekundzie, tak? Czy używalibyście takiego systemu? Pytam się wprost, nie. Ja nie mówię tego pod kątem, że już macie z Windowsa przychodzić na Linuxa. Róbcie, co chce, rób ta, co chce, autentycznie. To nie jest żaden wymóg, żadne straszenie w tym filmie. Mnie Niektórzy tutaj o czci i wiary, kurde, omawiają, że ja tylko jestem naganiaczem inuksowym. To jest wasz problem, nie mój, jeżeli ktoś tak mówi w ten sposób. Ja tego nie uważam i nie widzę tego w ten sposób, nie? Tylko sam fakt siedzenia na czymś takim, to, to to jest kurde, wow, po prostu jest, że tak powiem wow, nie, bo ja sobie nie wyobrażam dystrybucji linuksowej, na której ja pracuję teraz i mam wiedzę, że coś mi robi screena non stop. Chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że w jakimś Gnomie bodajże czy gdzieś tam, chyba w GNOM jest tak zwana historia tego, co ty robisz, jeżeli chodzi o pliki, nie? Więc otwarte pliki i tak dalej, i tak dalej, można sobie do tego wrócić. Ale tutaj będzie to o wiele bardziej mocniej zrobione, bo będzie to prze, przemielone przez sztuczną inteligencję. Nie wiem, no, znaczy nie wiem, no tak jak powiedziałem już wcześniej, wiele osób na pewno kupi ten sprzęt z ciekawości, firmy go kupią, żeby kontrolować pracowników, nie? No Orwell, po prostu Orwell stuprocentowy wchodzi. Ciekawe patenty, ciekawa przyszłość nas w ogóle czeka. Ja się bardzo cieszę, że korzystam z tego systemu, z którego ja korzystam. Aktualnie jest to OpenSUSE ten, a OpenSUSE Lip, tak, 15.6. Jeżeli tu by taka funkcja została, została wdrożona, to Bóg ja dziękuję, kończę. Słuchajcie, bo to nie chodzi o. Wiecie, że ja, ja niezbyt dbam o swoje prywatne rzeczy, nie jestem jakimś kurde, że wszystko musi być ten, ale jakaś jakaś moja prywatność powinna mieć wszystko istnieć. I, I też takie siedzenie, kurde, że ja siedzę sobie na kąpie, nie wiem, coś tam i ciągle na mnie patrzy kamerka, tak? I ta kamerka ciągle gdzieś tam zapisuje moje dane, mimo że ja mam tylko teoretycznie do tego dostęp. No nie, po prostu nie, po prostu ja sobie robię to w ten sposób i jest po temacie, no, powiem. To pytanie, ta. będziecie z tego korzystać, czy nie będziecie? Jeżeli ten to, właśnie, mam taki pomysł. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, wpiszcie, jak to się nazywa, nie, 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 przypomnienia, wpiszcie przypomnienia w komentarzu, czy napisz tam komentarz, bla, bla, bla. I wpiszcie do niego przypomnienia, bo ciekaw jestem, kto wytrzymał do końca tego 25-minutowego, 30-minutowego materiału mojego pieprzenia tutaj na ten temat. Bo zaraz ktoś powie, a bym to zrobił w 5 minut. No to zrób, nikt ci nie broni. Na YouTubie można wszystko nagrywać. Prawie wszystko, nie. W każdym razie, brawo, Microsoft! Brawo, po prostu fajna funkcja. Teoretycznie bardzo dobrze to zostało wy wykonane, tylko szkoda, że portale wam tak dupsko, że tak powiem, obrobiły w ten sposób a propos tego wszystkiego, nie, bo nie wiem, no ja, ja nie jestem człowiekiem od osądzenia tutaj. Odsądzenia to są sądy, naprawdę. Pamiętajcie, przypomnienia w filmie ja już kończę, wystarczy tego gadania na teraz. Trzymajcie się gorąco tego, no, co tam, cokolwiek tam robicie, tak, uważajcie na screenshoty, dziękuję wszystkim wspomagającym na PayPalu, na tipli. Na YouTube również tam, jak to się mówi, sponsorom bardzo, bardzo dziękuję, bo to się po prostu przydaje. I to bardzo. No i co, zobaczymy się w następnym filmie. No a za tydzień, pewnie poniedziałek z Windowsem znowu. Papa, pa, trzymajcie się cię pocześć.